Cześć, witam po wakacyjnej przerwie. Te wakacje były dość długie i zapraszam do spotkania z nowymi gośćmi w naszej Dev Kuchni. Wybrałem dla Was ciekawe osobowości z obszarów mocno oddalonych od naszej codziennej pracy. Już w najbliższy piątek, tym razem wyjątkowo o 14, będziemy rozmawiać o survivalu z Pawłem Szlendakiem. Paweł jest instruktorem survivalu, z którego usług korzysta Wojsko Polskie, tworzy materiały instruktażowe dla Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a ostatnio zasłynął jako prowadzący reality show w jednej z telewizji, tej, która kiedyś rozdawała paszporty. Survival i bushcraft, który promuje Paweł, to nie jest tarzanie się w błocie, bo to nie ma zazwyczaj żadnego sensu, a często z takim tarzaniem się w błocie może się to komuś kojarzyć. Pawła poznałem rok temu, kiedy to wraz z córką braliśmy udział w serii szkoleń dla rodziców z dziećmi. Jest to człowiek o niesamowitej energii i zaraźliwym entuzjazmie. W piątek chcemy rozmawiać o kilku różnych odsłonach tak zwanego survivalu. O ekologii, czyli na przykład o tym, jak ekonomicznie bawić się w spędzanie czasu przy ogniu, o kilkunastu różnych rodzajach ognisk i czym się kierować przy ich doborze. Ale możemy również poruszyć tematy ratownictwa, wykorzystania roślin i tak zwanych sytuacji kryzysowych. Aby dopasować rozmowę do Twoich zainteresowań, mam prośbę o wpisanie w ankiecie podlinkowanej w opisie pytań, jakie chcesz zadać. Oczywiście nie zbieramy żadnych maili, chodzi tylko o to, aby można było zadać pytania inaczej niż w komentarzach na YouTubie. Drugi gość, którego chcę w dalszej kolejności zaprosić, to Joran Mokeberg. Joran mieszka na co dzień w Szwecji, ale często odwiedza Polskę jako instruktor metody Feldenkraisa. Metody Feldenkraisa praktykuję osobiście od kilkunastu lat i czuję, że pomaga mi ona zachować nieco formy w podeszłym już wieku. Metoda ta sprowadza się do treningu układu nerwowego pod kątem optymalizacji schematów ruchowych. Dzięki niej zwiększa się rozdzielczość, z jaką odczuwamy propriocepcję, czyli tak zwane czucie głębokie z wykorzystaniem neuronów oplatających powięzi. Powięzi to takie białe błony o strukturze pajęczyny, które otaczają nasze mięśnie i tworzą taśmy powięziowe, stanowiące balans masy naszego ciała, jak również masę innych funkcji. Trening sam w sobie pomaga po prostu lepiej, czyli bardziej świadomie, przez co efektywnie, używać ciała w codziennych use case'ach, ale też na przykład podczas treningu ulubionych dyscyplin sportowych lub podczas wybierania sportowych opon. Co kto lubi. Joran jest z wykształcenia inżynierem, jest emerytowanym konstruktorem budowlanym, więc świetnie dogadujemy się pod kątem dydaktycznym, bo możemy używać wspólnych metafor mechanistycznych, kiedy rozmawiamy o optymalizacji wykorzystania ciała. I w Dev Kuchni chcemy rozmawiać o tym, jak siedzieć i jak stać podczas pracy przy komputerze. Dowiecie się, że nie ma tak zwanej idealnej pozycji, ponieważ każda pozycja usztywniona na kilka godzin będzie zgubna. Ważne jest to, aby się ruszać w trakcie siedzenia. Ale ruchy mogą być znikome. Wystarczy, aby kości poruszały się względem skóry, ale skóra nie musi poruszać się względem siedziska. Również zapraszam do zadawania pytań o ergonomię pracy i problemy z ciałem, abyśmy mogli dopasować rozmowę i materiały dydaktyczne do Waszych potrzeb. Zachęcam do kreowania dwóch kolejnych odcinków poprzez ankietę. Do usłyszenia.